Słuchajcie, gęba mi się cieszy, bo mam newsa. News jak diabli, taki, że portki z kapciami spadają, nie ma bata. Słuchajcie, ci co oglądają Grubasa, wiedzą, że cała przemiana polegająca na zmianie sposobu myślenia podzieliłem sobie na kilka etapów. Pierwszym to był m.in. redukcja tych 20 kg, schudłem to co miałem. No i teraz trzeba zacząć następny etap. I w tym następnym etapie będzie towarzyszyć mi jeszcze dwóch szajbusów. Będzie cała trójka, trzech grubasów. Będzie, że tak powiem, mocno, mocno zaangażowana w to, ażeby schudnąć. Trzy różne osoby, trzy różne poziomy wiedzy, trzy różne sposoby myślenia, trzy różne charaktery pracy, wszystko różne. Natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że jesteśmy równo popieprzeni. Także może być niekiedy śmiesznie, niekiedy mało merytorycznie, aczkolwiek na pewno będzie coś fajnego, dlatego że tych dwóch kolesi zapaliło się, dlatego że też mają parę kilo do zrzucenia. Ja mam jeszcze dyszkę i na pewno to uczynię. I teraz projekt startuje tak naprawdę od nowego roku, bo mocne postanowienie musi być noworoczne. I w tym momencie chcę od początku do końca, dokładnie krok po kroku pokazać Wam, jak to zrobić. Czyli zaczynamy od najważniejszych rzeczy, od podstaw, od ustawienia kaloryki, od ustawienia ilości białka, od ustawienia ilości posiłków itd., itd. Następnie będzie cała podstawa teoretyczna skomasowana w pigułce, jeżeli chodzi o dietę Michasia, na czym to polega. Dlatego, że to, co kręciłem przez cały rok czasu, to uczyłem się paru rzeczy, pewne rzeczy chaotycznie wyszły. Nie ma sensu poprawiać tamtych filmików, lepiej zrobić od nowego wiersza, jeszcze raz to wszystko wytłumaczyć. To jest też efektem tego, że było ileś tam pytań zadanych mi, nauczyłem się, że tak powiem, pisać po ludzku. Bo dla mnie coś, co było jasne, dla Was było nieczytelne, więc nauczyłem się trochę myśleć po Waszemu. I odpowiadać i opowiadać o tym po waszemu. No i oczywiście będzie coś w rodzaju takiego małej challenge, wyzwanie. Będziemy się nawzajem nakręcać z tymi dwoma moimi kumplami i myślę, że jeden będzie drugiego dopingować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Każdy musi się policzyć ze swoimi kilogramami i myślę, że to jest dobry moment, żebyście wy zaczęli. Nie wchodzicie gdzieś w środku akcji, tylko wchodzicie od początku. Jeżeli przejdziesz z nami od początku do końca, czy do swojego końca, czy naszego końca, czy do określonego etapu, to myślę, że nie ma bata, musi się to udać, bo skoro nam się, ja myślę, że się uda, zobaczymy, to tobie się też to uda. W związku z tym, już dzisiaj zapraszam na całą nową serię. Myślę, że do lata, ja chcę do lata schudnąć minimum 10 kg jeszcze, ale to jeszcze nie wszystko jest sama utrata wagi, bo jeszcze coś tam w zanadrzu też mam w pomysłach. Dobra, nie zawracając gitary, będę gadał sobie, kłapał dziobem później. Dzisiaj już tylko zostaje mi Was zaprosić na nową serię trzech grubasów. Jeszcze nie ma tytułu. O, może, o, dobry pomysł. Konkurs na tytuł. Trzech grubasów. Podpowiedź, każdy z nas ma literkę imienia na M. Litery nasze imiona są na literkę M. Może coś z tym zrobicie. Słucham propozycji. Wstępna robocza, grubasów 3 albo 3 prosiaki. Zobaczymy. Słucham Was. Jak macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Rozsyłajcie wszem i wobec dobrą nowinę, że po świętach, po obżarstwie, po nowym roku następuje gruba kreska, odcięcie i gruba zaprasza dwóch klientów i jedziemy z koksem i działamy. Także do zobaczenia.